aparacie. W związku z tym musieli się właśnie tutaj bronić najpierw przed piratami, po czym zrozumieli, że też zagrożenie płynie ze strony samych Turków. Tak więc, proszę Pani, fortoca, która 1300 metrów obwodu, warto by było, nie wiem czy Pani zdążycie, bo będziemy tutaj godzinę, półtorej godziny w sumie. Co warto zobaczyć? Wenecką lodzie, w której kiedy zasiadali nobility, czyli właśnie no, wysokiej rangi oficerowie weneccy, a dziś można tam znaleźć, kupić różne kopie właśnie dzieł antycznych. Następnie, co warto, jak najbardziej, no wszystko jest skumulowane co do zobaczenia w Starym Mieście, oczywiście w otoczeniu murów obronnych. Głównie i większość pozostałości to po czasach właśnie weneckich, czyli około XVI wiek. Tak samo właśnie jak ta forteca. Zresztą pewnie też jeszcze powiem o tych fortecach ogólnie. W ramach właśnie tego Starego Miasta. Co jeszcze Panie możecie zobaczyć? Przede wszystkim to, co w tej mordy znajduje się dzisiaj na dzisiejszym mieszkaniu, jest ich hotel. Bardzo dobry, bardzo ładny. Fontanna Rinaldi, która jest obrazem całej tak naprawdę historii bowiem tegoż miasta, bowiem cztery kolumny koryńska, między innymi trzy głowy lwów, które symbolizują świętego Marka. I w tle z kolei ściany, która nosi elementy tureckie i również była ta fontanna zabudowana z dachem, ale niestety kiedy elektrozwanizerus przyjechał do tego miasta, o którym też może jeszcze zdążę Panią powiedzieć, to właśnie zniszczono dach. Przede wszystkim najpiękniejsze to wąskie uliczki, w których Panie, proszę Panno, z tym szczególnie aparatem dobrym, znajdziecie naprawdę ogrom miejsc do upamiętnienia do Waszych, już nie ma zbliżach, tylko na kartach, tak, aparatu. 700 metrów w morie i na tej nakitce, że ludzie żyli oczyń dawno, bo tam już to już w niemieckie wrymie, nie? I miały dywignasz to i spolzowali wodę tu na kitku, to, że Wenecjanie, którzy jest przyjechali, wraca tam biegną i ani znali, że to i nada wod stroje takie ukrepienie. I dlaczego? Dlatego, że to w dywiotą wietru byli z Araby. Ja nie znali, że to od strony moja konieczna nada wod zaszczyszczenia do Araby, a potem to, że paniali, że to i to, że grażają im Turki. To jest sama najpalszaja krypu, z której w obszcie postroili Wenecjanie. I bo jeszcze Straży Papolskiej, to proszę Pani, jest największa w ogóle fortoca, jaką zbudowali Wenecjanie kiedykolwiek. No jednak nie obroniła się przed Turkami, ponieważ wystarczyło tylko 23 dni i już była w rękach tureckich. No co dawno tak хорошо она сделана, San Michel, San Michel miał pastrę, no ona tylko dwaca, który wyniosła protywiała samym Turkom. I to możecie uvidieć gdzieś na tym goradzie. Port, konieczna, pamiętam, już to od samej prekrasnej port i oto wsioś, który ma krok w Serenini od obrony tej stien. I konieczna lodzia, gdzie siedzieli no sami bogaty, uznani we Wenecjancy i tam teraz może chyba kupić kopii różnych drewnich izdieli. A niedaleko od lodzi chodzi fontanna Rimondi, tak nazywają się Rimondi, bo tam już stoją Rimondi pastrolu. I tam jest tri, jakby można uvidieć tyle różne epoki, ale tam już to i wenecjańskie, a tam już to jest lwy, światową marka, symbol światową marka i kolumny koryńskie i w zadzie jeszcze elementy na taką stronę tureckie. I konieczne meczety, to, że można to uvidieć, no prostanie zakrytie dla Was. I ujeżdżają dwie nacad, dwacat ujeżdżają z miejsca, gdzie ostawić nasz autobus. O 12.20 wyjeżdżamy z miejsca, w którym zostawi Pani nasz autobus. Macie Państwo wolny czas. U Was jest swobodny, jest w Rimie.